Wczoraj odbyło się spotkanie z Algorandem, gdzie Algorand prezentował narzędzie do tego, by gowernorzy mogli się zgłosić do gowernowania, czyli do zarządzania środkami na sieci Algorand, oraz narzędzie, które później również będzie wykorzystywane do głosowania nad propozycjami. Witam bardzo serdecznie. Obiecałem, że wrócę do Algorandu, żeby dać instrukcję, jak głosować, jak się zgłosić jako governor, więc wracam. Natomiast no jest to niesamowicie proste, więc film prawdopodobnie będzie krótki, ale no mam nadzieję, że posłuży jako przypominacz, no bo będziemy mieć czas od 1 października do 15 października, by się zgłosić jako gowernorzy na najbliższy 3-miesięczny okres zarządzania siecią Algorand. Są 3 portfele, które są fajnie zintegrowane z tym narzędziem, które jest po prostu dashboardem webowym off-chainowym. No i jest możliwość dołączenia dowolnego innego portfela do tego procesu bycia gownerem. Jedno jest to trochę bardziej skomplikowane. W zasadzie dowolny portfel, w którym kontrolujecie swoje klucze prywatne i który umożliwia przesyłanie notatek w transakcjach, będzie mógł się nadać do bycia gownerem. No więc kilka takich informacji i też linków z nagrania z całej tej prezentacji, którą Algorand dał pod dzisiejszym filmem, który po prostu ma być takim przypominaczem, że to już niedługo. Na tą chwilę można się tym wszystkim pobawić na testnecie, a od 1 października rusza na mainnecie narzędzie do zgłaszania się do gownerów. Zapraszam. Też, że to, co tutaj mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, zajmuję się tym hobbystycznie, robię research sam dla siebie. No i one się tutaj na kanale również pojawiają, różnego rodzaju przemyślenia, które mi pozwalają zebrać myśli, co jest sensowne i wartościowe moim zdaniem, a co nie, co jest fundamentalnie interesujące, a co nie. Natomiast no, ja nie mam monopolu naprawdę. Jestem człowiekiem również omylnym, no więc miejcie to na uwadze. No i nie inwestujcie więcej niż możecie stracić. Pamiętajcie również, że wszystko co tutaj mówię, no to jest moja opinia. Ja jestem zwykłym człowiekiem z ulicy, o backgroundzie informatycznym, no i patrzę na to wszystko bardziej od strony technologii, nie od strony inwestycyjnej. Jednocześnie jak tutaj gadam do tej tuby, no to różne rzeczy mi przychodzą do głowy i wy to uzupełniacie. Na przykład ktoś napisał pod ostatnim filmem o Algorandzie, że props niby też regulowany, a jednak props się chyba popsuł ze względu właśnie na regulacje. Mimo iż props starał się robić wszystko zgodnie z regulacjami, no to jednak ryzyko, otoczenie regulacyjne jest takie, że no jest spora szansa, że props token mógłby być uznany za security token, no i props niniejszym wygasza ten token w takiej formie, jak go znamy, do końca tego roku. Props jest to jeden z projektów, który budował się na Algorandzie, no i jak widzicie, nawet platformy, które przykładają dużą wagę do tych regulacji, one również, no ten akurat projekt, jak rozumiem, się sam po prostu zmęczył tymi regulacjami, no więc te regulacje ewidentnie doskwierają tutaj. Algorand sam w sobie też oczywiście nie jest platformą niezagrożoną, tutaj mogą się różne rzeczy zadziać, no więc pewnie odświeżę temat jeszcze regulacji, odświeżę w szczególności tego propsa, przyjrzę się, co tam się w tym temacie dzieje. No i z tych ryzyk, o których mówię, to nie jest tylko zmienność rynku, to nie są tylko i wyłącznie ryzyka technologiczne, to nie są tylko ryzyka po waszej stronie, ale to są również ryzyka regulacyjne. I one są, jak widać, całkiem realne. Zresztą wspominam o tym, teraz mi się przypomniało jednocześnie, w ostatnim
wywiadzie na kanale Życie bez gruchy. Ten wywiad się powinien ukazać dzisiaj. Dzisiaj jest środa, więc odniosę się do tego jeszcze pewnie szerzej, jak będę mówił o Celsjuszu, ale to właśnie z Marcinem z podcastu Życie bez gruchy rozmawiamy trochę o kryptowalutach, trochę o Celsjuszu, trochę o Bitcoinie, o pieniądzu. Coś tam wspominam o Algorandzie, o regulacjach, o SEC-u, więc jeżeli to Was interesuje, no to zapraszam na ten podcast. Link będzie również pod dzisiejszym filmem. No trochę tam mojej historii też, taki skąd się w ogóle wzięła jedna dawka dyskomfortu, więc fajnie nam się gadało. No i trochę też jakichś tam rzeczy, predykcji, gdzie dojdzie Bitcoin, gdzie dojdzie Celsjusz. Na koniec tego podcastu również znajdziecie tak na gorąco, żeby przekierować Was również do tamtego materiału. Tam jest zresztą też wywiad z Aleksem Maszyńskim. Marcin zrobił wywiad z Aleksem Maszyńskim. Chyba pierwszy wywiad z Aleksem zrobiony przez Polaka. I Aleks tam ujawnia parę rzeczy, co go łączy z Polską, więc ciekawy temat. Będę na pewno jeszcze wracał do życia bez gruchy i pewnie przy filmie o Celsjuszu tam to troszeczkę głębiej omówię. Natomiast no wracając, no to tam też mówiłem trochę o regulacjach, o SEC-u, więc warto się nad tym poważniej zastanowić, że te regulacje to już nie jest takie ryzyko napisane, że tak powiem, gdzieś tam palcem w powietrzu, ale to jest realne ryzyko, które nawet te platformy najbardziej legitne może dotykać. Może niekoniecznie sprzątnąć, ale no, mój ostatni film o ETF-ach, o miłości SEC-u do kryptowalut, który widzę też się cieszy popularnością, zerknijcie na niego, mówi o tym, co tam się może być może w tym czasie, w tym cyklu zadziać na rynku, więc no to takie szersze ostrzeżenie, sobie poprowadziłem trochę rower, bo była górka, które mam nadzieję, że pomoże Wam zachować w tym wszystkim zdrowy rozsądek. No dobra, to szybki update, co tam z tym Algorand Governance. To jest też związane z regulacjami, mam wrażenie. Im bardziej Algorand zdecentralizowany, tym w kontekście regulatorów będzie lepiej postrzegany. No więc temat głosowania i zgłaszania się jako governor jest naprawdę niesamowicie prosty. Te filmy instruktażowe, one się pojawią na kanale YouTube Algorandu. One również będą dostępne jako całe nagranie tego spotkania wczorajszego, więc nie będę się jakoś tutaj rozdrabniał. Algorand przeszedł przez 3 wallety, które są zintegrowane z dashboardem. No i w zasadzie one są rekomendowane, żeby używać ich jako governor. Te wallety, no to jest oficjalny Algorand wallet, to jest Algo Signer jako drugi wallet, no i My Algo Wallet jako trzeci wallet. Jeżeli macie środki na którymś z tych walletów, no to one się najlepiej nadadzą, bo one są bezpośrednio zintegrowane z dashboardem dla governorów. Więc nie będziecie musieli nic wpisywać w jakieś manualne notatki pod transakcjami. Natomiast nawet jeżeli macie spięty ten któryś z tych portfeli z Ledgerem, no to również tutaj jakby to nie stanowi żadnej przeszkody. Jedynie jeżeli mielibyście jakiś niszowy wallet i nie chcieli go zmienić, no to wtedy po prostu ten dashboard również obsłuży taki wallet, ale dashboard będzie generował specjalne kody, które trzeba będzie wysyłać walletem w polu notatka, przesyłając zerową transakcję, więc jest to trochę utrudnione. No i najważniejsze informacje. Dashboard na tą chwilę jest dostępny, link będzie pod filmem. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest to staging.governance.algorand.foundation. Jest on na tą chwilę przypięty do testnetu, więc jeżeli się go tam połączycie, no to zobaczycie. Znaczy nie będziecie nie mogli nic zrobić sensownego, jeżeli nie macie walleta przypiątego również do testnetu i tam testnetowych algosów. Więc, no ale popatrzeć sobie można. Nie padła informacja, czy ten sam link będzie użyty do mainnetu i będzie tylko podmieniony
powiedzmy środowisko, czy będzie nowy link, to w sumie nie ma znaczenia, na pewno te informacje będą na samym jakby rozpoczęciu tego procesu. Będzie na to 2 tygodnie, mówimy, że będziemy mieć od 1 do 15 października, żeby się decydować jako governor. Będzie można zdeklarować jakąś ilość algosów w trakcie tego okresu, jeżeli będzie chcieli ją zmienić, zwiększyć, zmniejszyć, no to po prostu przeklikujecie się jeszcze raz i wpisujecie nową ilość algosów, nie increment, tylko nową, i to jakby zastąpi starą ilość algosów. Dashboard z definicji, jak klikniecie max, jeżeli na wallecie macie 100 algosów na przykład i klikniecie, że chcecie do procesu governance dać max, no to da wam -1, zachowa jednego algosa na opłaty transakcyjne, które ewentualnie mogą się na sieci wydarzyć, no bo musicie mieć dokładnie tą sumę, którą zdeklarujecie w procesie governance, bądź większą, żeby być ujętym przy rozdziale nagród później. Jeżeli zejdziecie poniżej nawet o 0,001 algosa, bo wykonaliście transakcję, to bylibyście zdyskwalifikowani. No więc powejście na ten dashboard, klikacie guzik Grant Access, znaczy najpierw klikacie guzik gdzieś tam Get Started, potem klikacie guzik, będzie się chciał ten dashboard połączyć z waszym portfelem, nadajecie dostęp, Grant Access, wybieracie adres z listy adresów, które są na tym waszym wallecie, który chcecie spiąć jako governor. No i tu tylko uwaga, te dwa pierwsze portfele, Algo Signer i My Algo Wallet, była informacja, że jeżeli macie je spięte z ledgerem, no to tylko pierwszy ledger z listy jest, pierwszy adres na ledgerze z listy jest w tej chwili obsługiwany. To ma być poprawione w jakichś przyszłych iteracjach. Więc jeżeli macie ledgera, no to być może lepiej używać oficjalny wallet, Algorand Wallet. No albo sobie po prostu przesłać środki na ten pierwszy adres, który macie przy ledgerze spiętym z Algo Signerem bądź z My Algo Wallet. Następnie jak już się połączył ten wasz portfel, znaczy ten wasz dashboard z portfelem, no to musicie skomitować ilość algosów jako ten governor. Czy możecie to z palca wpisać, on wam nie pozwoli wpisać więcej niż macie na koncie, i jeżeli klikniecie max, no to tak naprawdę zawsze wam da -1, czyli zawsze ten dashboard zadba o to, żebyście mieli zachowany ten jeden algo na koncie. No i następnie klikacie commit, macie potwierdzenie po chwili, transakcja trafia na sieć, jest zapisywana, no i macie potwierdzenie, że skomitowaliście tyle i tyle algosów jako governor. Potem na tym dashboardzie będziecie widzieć te wszystkie informacje. No i w zasadzie no na tym callu przechodzili przez te wszystkie 3 wallety i przez wallet ten nietypowy, i to wygląda tak samo dla każdego z tych walletów. Myślę, że to dla na tyle intuicyjne, że każda osoba, która chce się w to zaangażować, sobie z tym poradzi. Jak nie będziecie mogli poradzić, to zapewne dopytacie gdzieś w komentarzach albo na grupach telegramowych. Zobaczycie w tym dashboardzie na tą chwilę, że są tam voting sessions. No i tutaj jest informacji takich, która została przemycona na tym callu. Najczęściej w ramach voting sessions będziemy głosować nad wszystkimi propozycjami, które na daną sesję są przewidziane, musimy wszystkie wygłosować. One tam istnieją jako measures. No i na tym testnecie są 2 measures, 2 takie propozycje do przegłosowania. Natomiast no to nie jest jeszcze głosowanie. Głosowanie nie jest otwarte i zawsze przed głosowaniem będą takie informacje szerzej publikowane. Natomiast sobie można zobaczyć, jak to wygląda. Jest krótkie description tego, czym jest dana propozycja. No i jest jakiś tam lista do wyboru, czy głosujecie na tak, czy nie, na nie, czy w lewo, czy w prawo, czy się zgadzacie. Jest konkretny opis do tego. No dodatkowo Algorand mówi, że przed każdym z takich głosowań i na ich blogu, i w mediach społecznościowych, i w newsletterze będą informacje, że rozpoczyna się głosowanie, żebyście tego nie przegapili. Najlepiej się zapisać na newsletter algorandowy, dostaniecie maila z informacją, że rozpoczyna się głosowanie. Wcześniej, przed każdym z tych measures, czyli przed każdym z tych propozycji do zagłosowania, będzie na blogu opisane dokładnie, po co to jest, dlaczego to jest ważne, jakie to ma implikacje, więc dogłębna analiza będzie przeprowadzona, więc warto się z tym zapoznać, jeżeli będziecie głosować.
Oczywiście jest w tym dashboardzie możliwość Vote with the Foundation, no i tu korekta do tego, co wcześniej powiedziałem. Możecie głosować tak jak Fundacja Algorand, ale tak czy owak będzie to wymagało Waszej interakcji z tym narzędziem, czyli tak czy owak musicie być deklarowanym gubernatorem, no i tak czy owak musicie wejść w ten dashboard i w danej turze zagłosować tak jak Fundacja. Nie można raz na stałe ustawić Vote with the Foundation. Więc no jeżeli merytorycznie jesteście w stanie, bo jeśli nie chcecie przeanalizować tych wniosków, można iść za głosem fundacji, ale to też będzie wymagało jakiejś interakcji. No i co jeszcze z takich informacji wartych powiedzenia po tym procesie? No może jeszcze krótko jakby co do tego manualnego walleta, to znaczy jeżeli macie jakiś wallet niekompatybilny, no to on musi mieć możliwość wysłania zerowej transakcji i wstawienia notatki do tej transakcji. Bo bez tego nie będzie w stanie jakby przepchnąć odpowiednich komunikatów do sieci. Gdyż dashboard, jeżeli wybierzecie z tych list czterech walletów, ten pierwszy to jest ten chyba AlgoSigner, drugi MyAlgoWallet, trzeci Algorand Wallet, a czwarty jest nietypowy, customowy wallet, więc jeżeli wybierzecie ten customowy wallet, to wszystko w zasadzie wygląda tak samo jak przy tych poprzednich walletach, tyle że na koniec jak już znaczy, nie do końca tak samo. Jak wybierzecie ten nietypowy wallet, no to wpisujecie adres, pod którym macie te algosy, w pole, w którym po prostu robicie copy-paste waszego adresu. Następnie wpisujecie, ile tych algosów chcecie dedykować, klikacie commit. No i potem jest ta taka część nietypowa. Ten dashboard wam generuje komunikat, jakby ciąg znaków. W ten ciąg znaków wy musicie waszym walletem, czymkolwiek on jest, tutaj robił kolega właśnie na tej prezentacji prezentację jakimś tam całkowicie command line'em z poziomu Ubuntu, ale jeżeli to jest innego rodzaju wallet, po prostu w tym wallecie wysyłacie zerową transakcję na adres, który wam pokazał dashboard i w polu notatka wpisujecie komentarz, który wam pokazał dashboard. W zasadzie trzeba copy-paste zrobić tych rzeczy z dashboardu, no bo to są jakieś tam, wiadomo, szlaczki, śmaczki i inne znaczki. No i tym walletem wysyłacie sobie tą transakcję i dashboard wykrywa, że ta transakcja znalazła się na sieci, no i potwierdza was jako gubernatorów. Tak samo zresztą będzie to wyglądało, gdy będziecie głosować nad propozycjami. Ten dashboard wam też wygeneruje szlaczki, które wyście musieli sobie w waszym wallecie poprzepisywać. Więc jest to trochę bardziej skomplikowane, bo w tym przypadku wy robicie trochę tej backendowej roboty, którą dashboard robi, jeżeli się zintegrujecie z jednym z tych trzech walletów. Więc wydaje mi się, że jednak warto mieć jakiś portfel, który jest po prostu z dashboardem zintegrowany, jeżeli chcecie być tym gubernatorem. To po prostu będzie dużo prostsze, unikniecie jakichś tam błędów. No i jeżeli w trakcie całego tego procesu, trzymiesięczne przypomnę, jakby cały proces gubernatorów był omawiany w poprzednich filmach, playlista Algorand Governance jest pod tym filmem, więc ja nie będę tych detali tutaj omawiał, to musicie sobie wrócić do poprzednich filmów, natomiast no, przypomnę takie najważniejsze rzeczy. Aby dostać nagrodę, musicie zagłosować nad wszystkimi propozycjami. Jeżeli nie zagłosujecie nad wszystkimi propozycjami, nagroda będzie mniejsza bądź jej nie będzie. Jeżeli będziecie mieć mniej algo tokenów na koncie niż ta zdeklarowana w procesie zgłaszania się, nagrody nie będzie, więc na to wszystko trzeba oczywiście uważać. No i teraz pytanie takie, czy my wiemy, jaka będzie wysokość w ogóle tych nagród? No nie wiemy na tą chwilę. To znaczy, nawet jak się zapisze, jak od 1 października otworzy się ten dashboard w wersji produkcyjnej, tam będzie pokazane, ilu jest gubernatorów, ile oni przeznaczyli algosów do tej chwili na bycie gubernatorem, więc wy, wiedząc, ile wy chcecie przeznaczyć swoich algosów, będziecie mogli po prostu podzielić waszą ilość algosów przez ilość wszystkich algosów zdeklarowanych do procesu governance, pomnożyć to przez ilość algo tokenów przeznaczonych przez Algorand na tą turę, czyli przez 60 milionów, no i wam teoretycznie wyjdzie ta spodziewana nagroda. Ale przez ten okres od 1 do 15 października każdy gubernator potencjalny łącznie z wami może zmieniać tą liczbę, może zwiększać, zmniejszać, może się wycofać. Więc dopiero 15 października, gdy się system zamknie, będzie wiadomo, ilu jest gubernatorów, ile zgłosili algo tokenów. Wy będziecie wiedzieli, ile wy zgłosiliście algo tokenów, więc wtedy możecie zrobić, uwaga, wstępną kalkulację.
właśnie biorąc wasze algotokeny, dzieląc to przez wszystkie algotokeny zgłoszone do procesu governance i mnożąc przez nagrodę przewidzianą na tą turę 3-miesięczną. Natomiast to też nie da wam kompletnego obrazka, no bo jeżeli w trakcie tych 3 miesięcy któryś z governorów nie będzie głosował, bądź zmniejszy mu się balans i zostanie wykluczony z procesu, no to te nagrody, które on potencjalnie mógłby dostać, nie dostanie on ich, tylko one trafią do tej puli, która zostanie rozsmarowana na wszystkich governorów, którzy zachowywali się tak, jak system tego przewidywał. Więc nagroda na pewno ta, którą poznam, wyliczycie sobie 15 października, to jest jakieś minimum spodziewane, ale może się dostać więcej, jeżeli inni governorzy nie będą się wywiązywać z roboty. Ale też oczywiście możecie dostać mniej, jeżeli wy się nie będziecie wywiązywać z roboty. Więc to jest pewnego rodzaju wstępna informacja, no i na to należałoby wziąć poprawkę. Spodziewam się, że dużo osób nie wie, tak jak mówiłem, o tym procesie. Nie będzie się zgłaszać. Spodziewam się, że w tej pierwszej rundzie będzie mniej osób, które są tym zainteresowane. Nagrody mogą być większe. Na callu potwierdzone zostały, że nagrody za staking w tym roku są utrzymane na takim samym poziomie, jak jest, a jedynie nagrody, a te nagrody za bycie governorem, to jest całkowity dodatek, więc ilekolwiek to będzie, ponad te 6%, czy wyjdzie dodatkowe 6, czy 10, czy 28, tego nie wiem, ale to będzie ponad to 6 za staking. Natomiast zostało potwierdzone również, że przez cały 2022 rok nagrody za staking będą stopniowo zmniejszane i na koniec roku dojdą do zera. Więc nagród za staking na koniec 2022 roku nie będzie. Będą tylko nagrody dla governorów, więc tym procesem moim zdaniem zacznie się interesować coraz więcej osób na przestrzeni 2022 roku, bo zobaczą, że im giną nagrody i będzie się wieść rozchodziła. Więc no w tym momencie się spodziewam, że jednak w tym kwartale te nagrody za bycie governorem będą spore. Zostało też potwierdzone, że Algorand pracuje z giełdami, które niektóre z tych giełd zaoferują możliwość dostawania tych nagród z governance. Na tą chwilę jednak trzymanie środków na giełdzie sprawia, że nie będziecie mieć środków pracujących jako governor. Giełdy najprawdopodobniej, tak mi się wydaje, docelowo będą mieć opcję albo głosuj tak jak Algorand Foundation, albo głosuj tak jak giełda chce. No i prawdopodobnie lepsze giełdy pozwolą wam głosować i zarabiać te nagrody, albo po prostu będą brały wasze algosy i będą głosowały tak jak chcą i część z tych nagród oddadzą wam. Ale tego na początek nie będzie. W każdym przypadku wydaje mi się, że trzymanie środków na giełdzie scentralizowanej to jest zły pomysł, zwłaszcza teraz, jak mówimy o regulacjach, różnych zagrożeniach, no ale zwłaszcza teraz, jak mówimy o tym, że Algorand Governance dla tych, którzy trzymają środki na giełdzie, będzie niedostępne, no to nie będziecie mieć dostępu do tych nagród. Więc to jest moment, żeby wypłacić być może środki wasze z giełdy, jeżeli chcecie zarabiać dodatkowe środki za bycie governorem, no i też zaangażować się w rozwój tej sieci. Przypomnę, że to ma znaczenie, czy wybierzemy opcję A czy B, więc wydaje mi się, że to należałoby zrobić. Więc cały proces wydaje mi się, że jest niesamowicie prosty. Tutaj taka tylko jeszcze wtrącenie, że ta pierwsza sesja 3-miesięczna od początku października do końca grudnia, ona jest ciutkę nietypowa, bo to zgłaszanie się na governorów jest ujęte w tym październiku, czyli governorzy się zgłaszają od 1 do 15 października, ale w każdej kolejnym cyklu wy będziecie musieli, jeżeli spodoba wam się zdobywanie nagród i bycie governorem, będziecie musieli na kolejny cykl się ponownie zgłosić, czyli zakończy się cykl pod koniec grudnia, zostaną przeliczone wasze nagrody i innych nagrody, no i gdzieś tam w styczniu dostaniecie je na konto. Ale zawsze na 2 ostatnie tygodnie przed zakończeniem obecnej sesji jest zgłaszanie się do nowej sesji governorów. Czyli byście mogli być governorami w styczniu, w lutym i w marcu, to ostatnie 2 tygodnie grudnia będzie zgłaszanie się na governorów. Czyli to, co teraz robimy 1 do 15 października, będzie na tą pierwszą sesję governorów, będzie w 2 ostatnie tygodnie grudnia
robione na drugą sesję gowernorów. No i następnie w dwa ostatnie tygodnie marca będzie okno na to, by się zgłosić na trzecią sesję gowernorów, czyli tą, która będzie szła kwiecień, maj, czerwiec. No i adekwatnie w dwa ostatnie tygodnie czerwca otworzy się okno, by się zgłaszać na kolejną sesję gowernorów, tą, która będzie trwała na kolejne 3 miesiące, czyli lipiec, sierpień, wrzesień i tak dalej. No więc tego trzeba będzie pilnować. Za każdym razem będziecie musieli aktywnie się zgłosić jako gowernor, deklarować nową ilość algotokenów, bądź tą samą, którą chcecie przeznaczyć na bycie tym gowernorem. Więc proces będzie ciągły, no i przynajmniej raz na te 3 miesiące trzeba będzie się zalogować. No i drugi raz, żeby oddać głosy. Co tu jeszcze warto powiedzieć? Aha, no to jest też taka informacja uzupełniająca. Te nagrody, które zdobędziecie w tej pierwszej sesji, one nie będziecie mogli ich sobie uwzględnić jako jakby compounding w drugiej sesji, no bo one pojawią Wam się dopiero w styczniu. Czyli te nagrody za pierwszą sesję, które zdobędziecie, pojawią Wam się w styczniu, a w grudniu zgłaszacie się na sesję kolejną, więc w grudniu macie ciągle tyle tych algosów, ile macie. Bądź ewentualnie sobie dokupiliście, albo macie z innych źródeł, ale oczywiście będziecie mogli na ten adres sobie przelać więcej algosów, to nie jest problem, i być gowernorem z mocniejszą siłą głosów. Tutaj przypomnę, jeden algo, jeden głos, więc wasza siła głosu jest proporcjonalna do ilości algosów. No i tak to sobie właśnie działa. Będzie. Wydaje mi się, to jest dosyć intuicyjne. Wydaje mi się, że też w samym narzędziu i w samym procesie Algorand będzie robił dużo zmian na przestrzeni następnego roku, że to jest jakaś wersja taka prototypowa, aczkolwiek już w miarę wydaje się to sensownie przemyślane. Więc no z tego, co słyszę, niewiele osób jeszcze wie o tym procesie. Pewnie będzie dużo informacji w mediach społecznościowych, na Twitterze i tak dalej. Gdzieś pewnie zaczną pisać o tym różne inne gazety, więc się pewnie więcej osób dowie i w tym czasie od 1 do 15 października no, pewnie będziemy mieć napływ nowych gowernorów. No i zobaczymy, jak tutaj się te nagrody rozsmarują, ile osób się zgłosi, ile będzie z tego bonusu. Jak będzie wysoki bonus, to pewnie osoby się niektóre obudzą i będą polowały na kolejną sesję, i w kolejnej sesji, czyli ostatnie 2 tygodnie grudnia, już się pojawi więcej gowernorów, więc spodziewam się, że może to być jakiś efekt kuli śniegowej, która w momencie już będzie duża i zacznie spadać, i te nagrody gdzieś znajdą swój ten poziom docelowy, ten poziom, w którym no, ilość gowernorów jest jakby kompatybilna z nagrodami, które są atrakcyjne dla poszczególnej osoby, żeby się w ogóle tym zajmować. Zobaczymy, sam jestem ciekawy bardzo, jak to będzie wyglądało. Przypomnę, że jest lista o Algorand u mnie, wszystkie filmy Algorand, jest już wiele, wiele, można sobie zapoznać się z tą platformą, jeżeli jej nie znacie. Jest dedykowana playlista z Algo Governance, teraz to będzie chyba 4. czy 5. film na ten temat, więc warto się też tutaj tym zapoznać, jeżeli Was to interesuje. No i ja na pewno będę do tematu wracał, będę dawał raport z rozwoju wypadków. Dam linki też do tego całego materiału, który Algorand w tym temacie zamieścił. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jest też grupa na Telegramie Polska Algorandowa, kto się prowadzi. Tam też są, widzę, różne dyskusje ciekawe, więc tam też można pewnie wbijać. Też przypomnę tą grupę gdzieś tutaj pod filmem. No i chyba tyle. Słowem podsumowania, wydaje mi się to ciekawy krok. Przypomnę, znaczy może nie przypomnę, tylko to jest moja opinia, wydaje mi się, że trochę związana z tym, że Algorand decentralizuje się w sumie szybciej niż wcześniej zapowiadał, czy byśmy się spodziewali, w kontekście zarządzania budżetem, no bo bycie bardziej zdecentralizowaną platformą, nie tylko infrastrukturalnie, ale też jeżeli chodzi o rozdział kasy, sprawia, że w oczach regulatorów i testu Huawei'a, czy jest organizacja, która stoi za sukcesem i za zyskiem, który potencjalnie w to, w co inwestujemy, może stać. Czy jest organizacja, która
od której pracy zależy zysk jakiegoś aktywu, w który zainwestowaliśmy. Jeżeli platforma taka jak Bitcoin czy Ethereum czy Algorand jest dobrze zdecentralizowana, no to nie przechodzi tego czwartego punktu schały testu, potencjalnie może nie przejść, więc potencjalnie dobra decentralizacja to jest zmitygowanie ryzyka nie tylko jeżeli chodzi o ataki hakerskie, ale też ataki regulatorów, więc no to moje takie gdybanie, że być może Algorand się na to tutaj też w jakiś sposób przygotowuje. Jak widzimy, w tym świecie regulacyjnym dużo się dzieje. W moim ostatnim filmie, gdzie rozstrzygałem konkursy algorandowe, mówię i też wylosowałem parę osób, wygraliście nagrody, więc zerknijcie w ten film o Algorandzie, gdzie losuję nagrody z konkursów dwóch. Jeszcze ze starego konkursu rozrobiłem dogrywkę i z tego konkursu, który dotyczył stricte Algorand Governance, wylosowałem tam w sumie chyba 7 czy 8 osób, więc jeszcze nie wszyscy się zgłosili, więc obejście i zgłoście się, bo bez tego nie dostaniecie nagrody. No to tam między innymi jedno z pytań było o bezpieczeństwo. Ja tam trochę się odniosłem do części regulacyjnych, do SEC-u, który wsiadł na CeFi, na DeFi i ogólnie chciałby uregulować wszystko, co w kryptowalutach nie jest Bitcoinem i Ethereum, bo Gary Gensler, czyli szef SEC-u, mówi, że jego zdaniem ludzie inwestują w kryptowaluty, bo chcą zarobić, bo do tego się na tym nie znają, a firmy, które za tym stoją, często nie ujawniają wielu rzeczy. No a jednak od pracy tych firm, organizacji, fundacji zależy zysk tych inwestorów, więc wszystko jest security. Moim zdaniem SEC będzie chciał uregulować cały rynek kryptowalut, wziąć go pod swoje skrzydła. Mówię o tym najpierw w tym filmie algorandowym, w tym takim losowaniu, tam krótko o tym wspominam, a następnie pojawił się ponad godzinny, 65 minut film o regulacjach, o ETF-ach i tak dalej, gdzie temat dosyć rozwijam. Wydaje mi się, że regulacje bardzo mocno teraz tutaj będą tematem w świecie kryptowalut. Props, jeden z projektów algorandowych, też chyba z powodów tych regulacyjnych, że mógłby być uznany jako security token, przestanie od początku przyszłego roku wypłacać nagrody na platformie w postaci props tokenów w obecnym kształcie. Być może uczyni to w postaci jakiegoś security tokena props, być może na temat inaczej ugryzie i tak dalej. Wiemy, że Coinbase jest pod presją SEC-u, wiemy, że BlockFi Celsius jest pod presją regulacyjną Teksasu, Alabamy, New Jersey, co tam jeszcze, coś doszło ostatnio, jakiś stan, Kentucky, KFC też wsiada, nie KFC, Kentucky Fried Chicken to co innego, ale Kentucky wsiada też na te same platformy, więc i stanowo i federalnie regulatorzy się ożywili. Czy jest to przygotowanie gruntu pod szeroko pojęte ETF-y na Bitcoina w Stanach Zjednoczonych, zabezpieczone futuresami, a być może Bitcoinem z rynku jakby spot marketu, z tego tradycyjnego rynku, prawdziwym Bitcoinem? Nie wiem, ale coś jest na rzeczy. Coś w tym roku się zadzieje i rozkminiam to w poprzednim filmie. Zerknijcie. W tym roku albo w przyszłym roku na początku wydaje mi się, że coś się zadzieje. No i wiele z projektów wykonuje ruchy przygotowujące się pod to. Czy algorandowy ruch z gowernorami jest w tym temacie również, czy to jest powiązane z tym tematem? Nie wiem, to są moje gdybania, wydaje mi się, że może też coś być na rzeczy. W każdym razie Algorand, platforma, na której jest 700 różnych rozwiązań, które się budują na Algorandzie. Algorand w tym roku będzie miał upgrade platformy do nowszej, szybszej wersji z lepszą wirtualną maszyną, z większą przepustowością transakcji. Algorand jest super interesującą platformą, która jest robiona przez naukowców m.in. z MIT i przez zdobywcę nagrody Turinga Silvio Micali. Przypomnę, Gary Gensler z SEC-u również miał powiązania swoje, jest profesorem również miał wykłady na MIT związane z blockchain and money, więc być może jest jakaś tam przyjaźń. Wiemy, że amerykańska Federalna Rezerwa też pracuje nad swoim CBDC, wiemy, że coś tam kombinują z MIT w tym temacie. Nie wiem, no Algorand może być dobrą platformą pod CBDC teoretycznie. Czy to dobrze, czy to źle dla tej platformy, to też tego nie wiem. Natomiast jest to mega interesująca platforma. Jak miałbym polecić jeden z projektów, który warto rozpoznać, to byłby to Algorand.
pod różnymi kątami. Bycie gowernorem wydaje mi się, że pomaga w rozpoznaniu platformy, pomaga w zobaczeniu, co tam się buduje. Ja na kanale tutaj omawiałem kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt różnych przypadków użycia na Algorandzie. Zobaczycie od sasa do lasa przeróżne rzeczy, od DeFi po sekurytyzację, po prostu przenoszenie aktywów zwykłych na świat cyfrowy, po platformy do generowania stablecoinów, poprzez DeFi, poprzez cyfrowe euro i tak dalej. Masa różnych ciekawych rzeczy, więc warto to sobie po prostu zgłębiać. Zrozumiecie Algorand, zrozumiecie inne chainy również łatwiej, tak mi się wydaje. No i chyba tyle. Dajcie znać, co tam u Was słychać. Dajcie znać, czy planujecie być gowernorami. No i do usłyszenia wkrótce. Przypomnę, film, wywiad ze mną Marcin przeprowadził na podcaście Życie bez gruchy. Warto tam też się wybrać i posłuchać, o czym tam rozmawiamy. Celsjusze, Algorandy, Bitcoiny i masa innych tematów. Na tym i na innych kanałach na pewno będę jeszcze omawiał. Sovereign oczywiście również, czyli te DeFi'e, te rzeczy bardziej odporne na regulatorów, bez zarejestrowanych firm, fundacji i tak dalej. Sovereign ostatnio też odwiedził 3 różne giełdy i być może jeszcze kilka giełd odwiedzi. No i Rootstock, cała inicjatywa Rootstocka, Cardano, oczywiście Polkadot, do Definity będę wracał. Co tam się z Definity zadziało, że tak to wszystko spadło? Definity buduje teraz też most z Bitcoinem. Technologicznie platforma jest ciekawa. Jakie tam się zrobiły rzeczy między, że tak powiem, token hodlerami, czy też zespołem, i skąd dump po wejściu na giełdę? Mówiłem o tym, wydaje mi się, że też w filmach, że tak się może zadziać. Pierwsze tokeny były sprzedawane w seed roundach po kilka centów. Na giełdzie, jak coś startuje po 300 czy 600 dolarów, no to jest jednak na dzień dobry trochę chyba za drogo. No ale o czym o tym mówię? No wydaje mi się, że jednak regulacje, jeżeli dobrze je przeprowadzimy, one są potrzebne, bo dużo jest różnych dziwnych projektów z dziwnymi numerami w tym świecie, które wykorzystują brak regulacji. Regulacja, która sprawi, że jeżeli faktycznie jest firma, od której działań zależy wartość tego aktywu, w który potencjalnie inwestujemy, no to niech ona być może pokazuje, czym się zajmuje, z kim współpracuje, na jakich zasadach i tak dalej. Niech będzie bardziej transparentna. To nie musi być złe. Może być złe oczywiście. Widzę tutaj też zagrożenia, że te regulacje będą tylko w jedną stronę, tak by było dobrze dla tych, dla których ma być dobrze. Natomiast są potrzeby też uregulowania, moim zdaniem, pewnych rzeczy, żeby ten rynek nie był aż tak bardzo dzikim zachodem, gdzie można po prostu zostać zastrzelonym. No więc, żeby nie przedłużać, no to tyle. Życzę Wam udanego tygodnia. No i na pewno myślę, że do tematu Algorandu, regulacji i tego, co się dzieje w świecie kryptowalut, będę jeszcze wracał, być może nawet jeszcze w tym tygodniu. Cześć!